Natalio, jesteśmy na uroczystej gali charytatywnej pod nazwą Biznes mamy pomagają. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć, że ty jesteś oficjalną ambasadorką klubu Biznes mamy. Powiedz, dlaczego zgodziłaś się zostać ambasadorką danego klubu biznesowego oraz twoim zdaniem, dlaczego warto pomagać innym osobom? Tak, ja wychodzę z tego założenia, że tak, internet i social media mają swoje dobre i złe strony. I ja dla klubu chciałabym wykorzystać swoje zasięgi, które mam właśnie na swoim kanale razem z mężem, Mamo kocham cię, i żeby szerzyć właśnie tą ideę, żeby pomagać właśnie innym kobietom. Sama jestem mamą dwójki chłopców, wiem, jak było mi ciężko się przebić, także bez w ogóle wahania postanowiłam właśnie wstąpić do klubu i zostać ambasadorką. No właśnie, wszyscy w Polsce wiemy, że kto jest influencerem, a kto nie jest tak naprawdę. Osobiście znam bardzo wiele influencerek, natomiast jak to jest? Z jednej strony bycie mamą dwójki dzieci, z drugiej strony no, influencer to też jest osoba przedsiębiorcza tak jak ty, bo jednak musisz się napracować i musisz daną markę promować, ileś czasu poświęcić. Powiedz, jak na wszystko to znajdujesz czasu, aby można było ciebie nazwać, że ty jesteś tą biznesową mamą, czyli biznes mama. Ja powiem tak, jedno słowo: organizacja i regularność i takie, no, że mamy wyznaczony cel i trzeba po prostu uparcie do tego dążyć, i te marzenia właśnie, które powodują, że właśnie i spowodowały u mnie akurat, że osiągnęłam to, co zawsze gdzieś tam sobie zaplanowałam. I faktycznie bycie influencerem i właśnie są różne zlecenia marek, różnych firm, i to jest tak naprawdę praca 24 godziny na dobę, przed telefonem, plus dzieci, plus rodzina, ale da się to wszystko pogodzić i na pewno jestem tego przykładem. Nasuwa się pytanie, dla przypomnienia dla naszych widzów, powiedz, skąd przyjechałeś, bo chyba z Białegostoku przyjechałaś, o ile się mylę. Nie, ja jestem tutaj z Trójmiasta. Czyli stąd jesteś. Tak, jestem tutaj z Trójmiasta, także mam blisko do klubu Biznes Mam. Także bardzo się z tego cieszę, że jest to tak. No chyba założycielki danego klubu Biznes Mamy chyba wiedziały, do kogo tutaj się zwrócić, aby jednak ściągnąć tutaj i pozyskać swoją miejscową influencerkę, a nie tylko influencerki z innych wielkich miast, chociażby tak jak Warszawa. A powiedzmy, ciebie w social mediach możemy najszybciej znaleźć, tak naprawdę oprócz Instagramu, gdzie jeszcze się udzielasz się? No przede wszystkim na TikToku, tam nasza społeczność jest najbardziej rozwinięta i właśnie to dzięki TikTokowi nasz Instagram też się rozwinął, także tam jesteśmy pod nazwą Mamo kocham cię, rodzinny humor i przede wszystkim dzielimy się dobrym humorem, takim rodzinnym, z życia wziętym właśnie sytuacjami, także żeby pokazać, że ta codzienność właśnie w rodzinie może być zabawna i żeby pokazać ten dystans właśnie do tego życia w rodzinie. Ostatnie pytanie, czy spodziewałaś się otrzymania właśnie wyróżnienia, bo tak z jednej strony to, że zostaniesz oficjalnie ambasadorką, to już zapewne już wcześniej wiedziałaś, natomiast, że dostaniesz wyróżnienie, podziękowanie, pewnie o tym nie wiedziałaś. Absolutnie nie wiedziałam, to jest zawsze takie fajne docenienie pracy i tego zaangażowania i jest mi bardzo miło, jestem bardzo wzruszona, bo to zawsze jest miły gest.